Pomodlimy się jeszcze krótko, dobrze? Nasze kochane Ojcze, jeszcze raz oddajemy się Tobie teraz, na tą chwilę i chcemy uwielbić Twoje święte imię. Chcemy, Panie, od Ciebie się uczyć. Chcemy, Panie, żebyś Ty nas prowadził i chcemy poddawać się Twojemu prowadzeniu w każdej chwili naszego życia. Prosimy, ucz nas. Amen. Amen. Chcielibyśmy dzisiaj spojrzeli na chyba najbardziej tajemniczą postać w Nowym Testamencie. Czyli kogo? Pytanie, czy komuś z Was przyszła kiedyś taka myśl: jestem jak Judasz? Zrobiłem coś jak Judasz? Zachowałem się jak Judasz? Myślę, że nie, tak? Przeważnie, jeśli przychodzi podobna myśl, no to mamy w głowie gdzieś tam faryzeusza, tak? Jak faryzeusz. Obawiam się, że po dzisiejszym rozważaniu komuś może z Was pojawić się taka myśl kiedyś, w przypadku, gdy zobaczymy i pewna rzecz być może otworzy się z historii, powtórzy się. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj również zrozumieli, jaki główny problem miał Judasz. Oraz to, że czasami my również chcemy z Jezusem robić podobnie, jak Judasz chciał z Jezusem robić. Podobnie chcielibyśmy z Jezusem uczynić. Ale zanim wyciągniemy te wnioski, to przenieśmy się najpierw do tego miejsca i do tego czasu, gdzie rozgrywała się akcja, kiedy Jezus Chrystus chodził po ziemi. A tak właściwie, kiedy dni Jego chodzenia dobiegały końca. Ale najpierw, zanim rozegrały się ostatnie dni Jezusa Chrystusa, to teraz wyobraźcie sobie tamtą ziemię, w której wielu z Was pewnie już było. Ziemia izraelska nie jest wcale wielka. Więc teraz na tej ziemi, gdzie tak właściwie pieszo można dotrzeć prawie do każdego zakątka, po prostu zajmuje to jakiś czas. Wyobraźcie sobie tam 12 apostołów, którzy wędrują z Jezusem przez Judeę, Samarię, Galileę. Dzieje się to przez około 3 lata. Ludzie w większości tamtych uczniów znali, dlatego że powiedzieliśmy, że ta ziemia nie była wielka. Więc ludzie doskonale wiedzieli, kim oni byli, czym się zajmowali i co porzucili, żeby teraz chodzić za Jezusem. I dochodzimy do momentu, kiedy wszystko dobiega swojego końca. Było to w piątek po południu. Jest to czas, kiedy w Jerozolimie, czyli w tym takim głównym ośrodku, można powiedzieć, religijności, są przygotowywane ogromne święta. Żydzi z całego imperium ściągają do Jerozolimy. Jest to czas Paschy, również innych świąt. Przychodzą również inni ludzie, turyści z różnych okolic. Liczebność wtedy mieszkańców wręcz można powiedzieć, że się potrajała. I dla uczniów była to szczególna sposobność. Ale zanim powiem, do czego była to szczególna sposobność, to najpierw chciałbym, abyśmy przeczytali z Ewangelii Jana 13 rozdziału, werset od 21 do 30, moment, w którym Jezus Chrystus spotkał się z swoimi uczniami i moment, który był bardzo, bardzo ważny, który dzisiaj da nam bardzo dużo zrozumieć. Od wersetu 21 czytam. Po tych słowach Jezus poruszony do głębi wyznał: ręczę i zapewniam, jeden z was mnie wyda. Uczniowie zaczęli przyglądać się sobie nawzajem niepewni, o kim mówi. A jeden z jego uczniów, ten, którego Jezus kochał, spoczywał obok Jezusa. Szymon Piotr dał mu zatem znak, by się dowiedział, o kogo chodzi. Ten więc, ponieważ był przy Jezusie, zapytał: Panie, kto to jest? Jezus odpowiedział: ten, któremu ja podam umoczony kawałek chleba. Następnie umoczył kawałek chleba i podał Judaszowi, synowi Szymona Iskariota. I wtedy, gdy Judasz wziął kawałek chleba, wstąpił w niego szatan. Jezus powiedział więc do niego: spełniaj czym prędzej swój zamiar. Nikt ze spoczywających przy stole nie zrozumiał jednak, o co chodzi. Niektórzy przypuszczali nawet, że ponieważ Judasz zarządzał sakiewką, Jezus posyła go, by kupił, czego im trzeba na święto, albo by dał coś ubogim. On zatem wziął ten kawałek i natychmiast wyszedł, a była noc.
Zwróćmy uwagę na tą sytuację, która się rozegrała. Jezus Chrystus spotyka się z uczniami. Są to końcowe dni. Spotykają się przy stole. Oczywiście wiemy, że przy tym stole zasiadali nieco inaczej, w takiej pozycji półleżącej. Wiecie, że wtedy stół prawdopodobnie przypominał właśnie literkę, na odwrót pokażę, literkę U. Tutaj było miejsce główne na środku stołu. I dwa najważniejsze miejsca to jakie były? Z prawej i z lewej strony. I Ewangelia nam sprawozdaje, że z prawej strony jest uczeń, którego Jezus Chrystus bardzo miłował. Ja myślę, że nie powiemy źle, jeśli to powiemy, że to był właśnie Jan. I jak on jest z tej z prawej strony, to zgadzałoby się. Bo jeśli podpierali się kiedyś na lewej ręce, na lewym ramieniu, no to faktycznie głowa była pochylona w lewą stronę, czyli musiał być z tej strony, po prawej stronie Jezusa. Więc tu był Jan, tu był Jezus. Ale co jest bardzo ciekawe, Biblia nam nie sprawozdaje, kto był z drugiej strony. Zastanawialiście się kiedyś nad tym? A być może wyczytaliście też w różnych książkach. I powiem wam, że faktycznie z drugiej strony, po lewej stronie, znajdował się nie kto inny jak Judasz. Teraz pytanie, dlaczego Judasz? Dlaczego Judasz znajdował się po drugiej stronie? Wiecie, że tak jak już powiedzieliśmy, był to ostatni czas. I wiecie, że ta sytuacja to był ostatni apel skierowany do Judasza przez Jezusa Chrystusa? Więc wyobrażam sobie Jezusa Chrystusa, który przed tą sytuacją wręcz zaprosił Judasza i powiedział, chodź, będziesz bliżej mnie. Choćby po to, żeby mogli poufnie porozmawiać. Ale nie tylko po to, żeby również okazać Judaszowi całą miłość, jaką miał Jezus, całe współczucie i całą łaskę w tym ostatnim momencie, chociaż pokazywał to również przez całe życie, po to, żeby Judasz mógł wybrać inaczej. I wiecie też doskonale, że na Bliskim Wschodzie były dwie ważne pozycje, ale wręcz gdybyśmy mogli powiedzieć, która pozycja była najważniejsza, to niektórzy mówią, że właśnie ta po lewej stronie. Wcale nie ta po prawej stronie, ale ta po lewej stronie. To była najbardziej honorowa pozycja, jaka mogła być wtedy. I wiecie, co jest bardzo ciekawe? Że Judasz bardzo często prawdopodobnie trzymał się lewego boku i lewej strony Pana Jezusa. I wcale to nie było takie nieoczywiste również dla uczniów. Dlatego, że nie bez powodu Judasz został wybrany skarbnikiem, mógł zarządzać sakiewką. Nie bez powodu Judasz była mu powierzona większa odpowiedzialność. Nie bez powodu, z jakichś przyczyn Jezus widział coś w tym człowieku. A oprócz tego ten człowiek odznaczał się tak samo, można powiedzieć, większym jakimś wykształceniem. Można powiedzieć, nawet większą inteligencją. Więc zobaczcie, ta sytuacja, o której często mówimy, gdzie wydarzyły się bardzo szczególne rzeczy, to była sytuacja, kiedy Jezus ostatni swój apel wypowiada względem Judasza. No i jeszcze jedna rzecz, która jest bardzo istotna w tej kwestii. Wiemy również, że Jezus maczał z nim w jednej misie. A to nie było tak, że wszyscy maczali w jednej misie, tylko że po prostu było ich kilka i było to podzielone. I również to pokazuje, że Jezus uważał Judasza za swojego przyjaciela. Nawet prawdopodobnie Jezus cytował, gdy czytaliśmy te słowa z Ewangelii, to gdy właśnie wypowiadał o tym, kto go zdradzi, kto z nim będzie maczał kawałek, prawdopodobnie cytował Psalm 41. Psalm 41, werset 10. Również są tam bardzo ważne słowa, które sobie przeczytamy. 41 psalm, werset 10 mówi tak. Nawet mój przyjaciel, któremu zaufałem, ten, który jadł mój chleb, wystąpił przeciwko mnie zdradziecko.
Oczywiście jest to psalm Dawida, ale wiemy również, że w tych psalmach są bardzo piękne myśli, które nawiązują do tego, co się miało wydarzyć w różnych psalmach. Więc zobaczcie, kiedyś jak zapraszało się osobę do stołu, a zwłaszcza przy swoim najbliższym miejscu, to znaczy, że się miało dla tej osoby najlepsze plany, najlepsze marzenia. To znaczyło, że jest pojednanie, że jeśli nawet był tam problem jakiś między rodzinami, na przykład Dawid pokazał łaskę w taki sposób Mefiboszetowi, to jeśli oni zjedli razem przy stole, to znaczy, że jeden drugiemu okazał ogromną miłość, ogromną łaskę i koniec. I to, co było kiedyś, już się nie liczyło. Więc tak to wygląda. Jezus Chrystus okazał Judaszowi ogromną miłość i pokazał, że on jest przyjacielem. I teraz, gdybyśmy mieli krótko podsumować ten wstęp, to zobaczcie, z jednej strony macie osobę, która ukrywa gdzieś tam swoje zamiary, a z drugiej strony macie Jezusa, który doskonale zna zamiary tej osoby, a mimo to nie wydaje go, nie darzy go jakąś mniejszą miłością, nie robi mu źle. A teraz się zastanówcie nad swoim życiem. Jak wiele łaski Pan Bóg w tym sensie wam okazał. Jak wiele błędów ukrył. Jak wiele grzechów ukrył. Jak wiele konsekwencji, które mogłyby przyjść, zabrał, tak że te konsekwencje nie przyszły i że ty nie musiałeś być objawiony przed innymi ludźmi, przed całym zborem czy swoją rodziną z tego wszystkiego, czego w środku się dopuściłeś. No dobrze. Ale teraz wracamy do głównego pytania i chciałbym je zadać. Wracamy do początku naszej historii. W sensie do początku, od której dzisiaj rozpoczęliśmy nasze rozważanie. I chciałbym, żebyśmy znaleźli odpowiedź na pytanie, dlaczego Judasz zdradził Jezusa. Więc wracamy do początku. Jeszcze raz ta sytuacja. Jerozolima. Ogromne święta. Ściągają wszyscy ludzie z różnych okolic. Liczba mieszkańców się podwaja, potraja, nawet jeszcze więcej ich jest. I uczniowie mają szczególną sposobność, no właśnie, szczególną sposobność na co? Nareszcie przyszedł ten czas, przyszedł ten moment, aby Jezus Chrystus przejął władzę. Trzeba to sobie jasno powiedzieć. Przecież oni siedzą w pokoju, który jest przygotowany na wieczerze, gdzie zaraz Jezus Chrystus będzie umywał nogi, a do tej pory kłócą się, jeszcze się kłócą, kto z nich będzie największy, kto z nich będzie po prawicy, kto z nich będzie po lewicy i nikomu z nich nie przyszła myśl, żeby zacząć umywać stopy. Ale wiecie, co się zaraz dzieje? Jezus Chrystus, wiadomo, przepasa się i tak dalej i zaczyna umywać stopy. I wtedy wiele z tych uczniów zaczęło toczyć ogromną walkę. Przecież jeśli on ma być królem za chwilę, takim, który wyzwoli nas, który doda nam takiej mocy, nie wiadomo czego jeszcze, to jak on może robić coś takiego? Ten czyn, który Jezus robił w tamtej chwili, on przekreślał wyobrażenia wielu uczniów. W wielu uczniach pojawił się nie tylko znak zapytania, ale pojawiła się ogromna, ogromna walka. I teraz jak na przykład prześledzi się właśnie z psychologicznego punktu widzenia Judasza, to okazuje się, że on jest najbardziej tajemniczą postacią wśród tych wszystkich uczniów Jezusa Chrystusa. Na przykład Piotr, wiecie, że to był ogólnie taki prosty chłop. Tak można powiedzieć. Jest bardzo otwarty. To, co widzisz, to możesz po Piotrze się spodziewać. Ale nie tak jest Judasza. Ktoś Judasza przyrównał do pająka. Wiecie dlaczego do pająka? Bo pająk plecie sieci. I pająk chce mieć w kontroli wszystkie te nitki. Całą pajęczynę, całą sieć. Wszystko w swojej dłoni. I teraz klucz do zrozumienia Judasza. Dlaczego Judasz skończył w taki sposób, jak skończył? Ponieważ Judasz nie chciał iść tam, gdzie Jezus chciał go zaprowadzić. To Judasz chciał zaprowadzić Jezusa w miejsce, w które on widział.
Widzicie potężną różnicę? Judasz nie chciał, żeby Bóg zaprowadził go w miejsce, w które on chciał go zaprowadzić. Dlatego przez cały czas pozwolił mu być uczniem, uczył go, okazywał mu tyle miłości i nie bez powodu był ten ostatni apel miłości. Po to, bo Jezus miał również dla tego człowieka plan, również chciał go widzieć w innym miejscu i chciał go dalej gdzieś tam prowadzić. Ale Judasz powiedział mu nie. Judasz chciał właśnie wziąć Jezusa i to Jezusa zaprowadzić w miejsce tam, gdzie on chciał. I to jest, uważam, klucz i problem często w naszym życiu chrześcijańskim. Problem, który staje na drodze wzrostu. Dlaczego czasami nie wzrastam w moim życiu chrześcijańskim? Otóż dlatego, że postawiłem jakąś rzecz, jakąś barierę i przez to Jezus nie jest w stanie poprowadzić mnie dalej. Mało tego, albo tak jak Judasz, mogę mieć pewną wizję, swój plan, swoją koncepcję i teraz chcę w tą koncepcję włożyć Boga i chcę Boga zaprowadzić tam, ale gdzie ja chcę iść, a nie tam, gdzie Bóg chce mnie zaprowadzić. Widzicie różnicę? Więc w piątek Judasz jest bardzo szczęśliwy. Jeszcze jest szczęśliwy. Widział potężne cuda Jezusa Chrystusa. Widzi nadnaturalną moc Jezusa, jak ten wypędza demony, jak ten uzdrawia. Ale pamiętajcie, Judasz jest nacjonalistą żydowskim. Więc dlaczego Jezus bawi się mocą? Dlaczego Jezus, jak jakieś dziecko, bawi się mocą, bawi się tym, można powiedzieć, ogniem i tak dalej, i tak dalej? Dlaczego nie wykorzysta tego w inny sposób? Dlaczego by nie uwolnić narodu żydowskiego od Rzymian? Wiecie, w umyśle Judasza postawiło się coś takiego. Jeśli ja Jezusa postawię pod ścianę, to na pewno to spowoduje wtedy, że On wyzwoli swoją moc i spełni oczekiwania, które ma. Często się mówi, że Judasz zdradził Jezusa dla pieniędzy. Ostatnio, gdy zadałem to pytanie, dlaczego Judasz zdradził Jezusa, ktoś powiedział, że dla pieniędzy. Moi drodzy, to prawda, że Judasz również miał problem z pieniędzmi, czy z duchem skąpstwa, czy jakkolwiek byśmy to nie nazwali. Ale Judasz nie zdradził Jezusa dla pieniędzy. Gdy Jezus nie został królem w taki sposób, jak chciał Judasz i jak wyobrażali sobie uczniowie, bo pamiętajcie, że to nie tylko Judasz, tylko że tam była różnica między Judaszem i uczniami, dlatego uczniowie poszli dalej, a Judasz nie. Skończył jak skończył. Więc skoro to wszystko nie udało się, tak to nazwijmy po ludzku, nie udało się to, co planowali, gdy w końcu położono cierniową koronę na jego głowie, gdy pluto mu w twarz, gdy wyzywano go, biczowano i tak dalej, to patrzcie, co Judasz robi. Przychodzi i rzuca pieniędzmi. Zastanawialiście się kiedyś nad sensem tego? Ja nigdy nie mogłem zrozumieć, bo Biblia to pokazuje w taki sposób, jakby Judasz żałował za to, co zrobił. Zgadza się? Żałował, ale oprócz tego popełnił samobójstwo. Nigdy nie mogłem tego zrozumieć. No to co było w tym złem? Przecież widać, że oddał pieniądze, żałował i tak dalej, i tak dalej. Ale widzicie, jak przyjrzy się głębiej historii, jak zacznie się czytać, jak zacznie się też sprawdzać pewne słowa, to okaże się, że Judasz nie żałował tak jak Piotr. Właśnie jak ten prosty chłop, że zawalił. Tylko Judasz żałował, że i pokutował w ten sposób, że jego plany się nie powiodły. I to było wynikiem jego reakcji. Widzicie, Judasz nie dał się zaprowadzić tam, gdzie Jezus chciał go zaprowadzić. Judasz chciał zaprowadzić Jezusa tam, gdzie on to widział. A gdy mu się to nie udało, to skończył ze swoim życiem. I teraz zobaczcie, gdy weźmiemy i spojrzymy na praktykę. Czy dzisiaj można powiedzieć takim często powtarzającym się problemem
chrześcijaństwa to nie jest przypadkiem to, że Bóg nas prowadzi, ale my nie do końca dajemy się prowadzić Bogu? Myśleliście na ten temat? W przypadku ludzi, którzy nie znają Boga, pierwszą rzeczą to jest gdzieś tam poznanie Boga. Ale druga rzecz to jest właśnie danie się prowadzić Bogu. I każdy z nas indywidualnie ma swoją drogę i swoją ścieżkę prowadzenia. Ale na tej ścieżce może się okazać tak, że w pewnym momencie przestaniemy się dać Bogu prowadzić. I jeśli przestaniemy się dać Bogu prowadzić, to wtedy mówimy, że nie wzrastamy dalej, że zatrzymaliśmy się w miejscu. I będzie to widoczne na różny sposób w naszym życiu chrześcijańskim. Ale pamiętajcie, że celem Pana Boga jest cały czas prowadzić nas wzwyż, w sensie dawać wzrost. I chciałbym teraz bardzo krótko powiedzieć kilka słów apelu. Wiecie doskonale, że Pan Bóg bardzo mocno was kocha. Nawet jeśli Bóg wie, że znowu zdarzy się, że Go zdradzisz, albo że zawalisz w swoim życiu, to i tak nie przestaje Cię kochać. I tak kocha Cię tak bardzo samomocno. Ale oprócz tej miłości skieruje On do Ciebie kilka apelów, a nawet kilkaset, albo kilka tysięcy, dopóki pozwoli to jakiś czas, który zresztą i tak Bóg zna. A to po to wszystko, aby zaprowadzić Cię do celu, zaprowadzić Cię do miejsca, do którego chce Cię prowadzić. Tylko po to. Dlatego, że w życiu chrześcijańskim chodzi o to, żeby dać się prowadzić Panu. I gdy dajemy się prowadzić Bogu, to nagle okazuje się, że Bóg chce dać nam coś więcej, że chce zmienić nasze myślenie, że chce zmienić naszą duszę, naszą mentalność, nasz sposób zachowania, nasz sposób podejścia do innych. Ale to tak naprawdę jest pakiet, który otrzymujemy, nad którym głównie Bóg musi pracować w nas, żebyśmy czasem nie powiedzieli, że my własnymi siłami coś tam wyrabiamy. Od tego oczywiście trzeba być daleko. Ale główna idea dosłownie sprowadza się do tego, czy ja, będąc w tym miejscu, w którym jestem, wciąż dalej daję się prowadzić Bogu i pytam Boga o to, gdzie On mnie prowadzi, co dalej, Boże, i czy przypadkiem coś nie stanęło na drodze z mojej strony, że ja nawet mogę tego nie widzieć, ale że może mi to bardzo zagrażać w moim życiu. Więc często słyszymy takie, to już jest taki utarty slogan, że nie należy realizować własnych planów, tylko Boże, że nie należy działać o własnych siłach, że nie należy ewangelizować o własnych siłach. Ale zobaczcie, że w praktyce często właśnie tak się dzieje. W praktyce to idziemy tam, gdzie chcemy. W praktyce to nawet prowadzimy kościół tam, gdzie chcemy. I wiele kościołów jest prowadzonych tam, gdzie chce. I nawet w Nowym Testamencie znajdujemy przykład, że kościół faryzeuszów to też był kościół, który prowadził Boga tam, gdzie ludzie chcieli. Zgodzicie się? I to jest bardzo niebezpieczne. Dlaczego? Bo w pewnym momencie swojego życia dobiegł czas, kiedy ta przeszkoda, którą postawili, która zamknęła im możliwość działania Bożego w taki sposób, jakby Bóg chciał na ich życie, sprawiła, że Bóg zrealizuje swój plan, ale przez kogoś innego, ale przez inny sposób, bo Bóg i tak swoje zrealizuje. Więc chciałbym Wam życzyć na koniec tylko jedno. Bądźcie tymi, którzy dają się Bogu prowadzić tam, gdzie Bóg chce. Nie bądźcie jak Judasz, który chciał zaprowadzić Jezusa w miejsce, które on widział, dlatego że nie skorzystał na tym. I pamiętajcie jeszcze o jednym. Nawet jeśli macie kiepski dzień, staliście lewą nogą, dużo rzeczy się nie ułożyło w tym dniu,
to i tak wcale nie umniejsza miłości Bożej, w sensie, że Bóg was mniej kocha. To jest nieprawda. Zaufajcie Bogu i zaufajcie temu, co Bóg zrobił dla człowieka, a nie temu, co ja robię dla Boga. Nie stawiajcie Boga w miejscu, w wyobrażeniu, w myślach, tam, gdzie byście chcieli Go postawić. Ale pozwólcie Bogu działać w taki sposób w waszym życiu, żeby to On stawiał was w miejsca, przed ludźmi, do krajów, czy gdziekolwiek. Miejsce idealne, które Bóg zna, bo to jest najlepsze miejsce dla was. I tego wam życzę. Niech Bóg wam pomoże. Amen. Amen.